Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Construction Simulator. Moi drodzy, dzisiaj mamy gościa, naszym gościem jest Robert, witamy. Witam, witam. Oczywiście Biedroneczka też jest obok mnie, tu kręci się, łysa pała. Witam, witam. No i Badzioszka. Siemanko, jak robię? Moi drodzy, przygotowaliśmy sobie tutaj już maszyny, bo w poprzednim odcinku żeśmy zakończyli etap energii odnawialnej biogazowni i dzisiaj bierzemy, moi drodzy, nowy, ostatni etap, który jest elektrownia wiatrowa. O, ja przyjmuję, możecie sobie zerknąć. Odprawa na początek, przygotowania pod budowę, wywóz, rampa z ziemi, odwierty, później prace z kablami, materiały, rozmieszczenie prefabrykowanych komponentów, kładzenie kabli, fundamenty. O, betonowanie. Umiesz, Robert, rozkładać pompę? To jest. Sprawdzimy. Budowa wieży, bla, bla, bla. Dobra, ale co my tu będziemy mówić? Tak, bardziej już koparkę bierze. Jeden dźwig trzeba wziąć i dwie wywrotki. Ja siadam do wywrotki. Kto tam sobie co chce, to niech sobie bierze. I jademy, moi drodzy, na plac budowy. Który prowadzi? Mogę ja. Grażyna. Mogę ja, jak chcecie, proszę bardzo. Koguty załączone, jadymy. Jademy kawałek, mamy do przejechania. Chyba. Nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem mapy. 1000 metrów, ponad 1100. Jedziemy poza mapę, wiesz? O, poza mapę? Jak poza mapę? Według przepisów jedziemy, czy normalnie? Nie hamuj, dziadu karwaliński. Czerwone, hamuj, to ty. O. Czerwone, hamuj, nie? O. Nie widziałeś filmu Pereza? Widziałem. Nie u Pereza, tylko ciebie były. Przecież Perez ma włączone te dla tych widzących inaczej. Dla niepełnosprawnych. To ty powiedziałeś. Ty, a musisz inną drogę wybierać? Krętą? Bo mnie ściągło, ty. A, tak mnie prowadzi GPS. Ja jadę za GPS-em. Pomóżcie. Elektryk, ty masz łyse opony, kurde. Pomóżcie. Pomóżcie. To weź linkę, podczep się pod drzewo i ciągnij. No tak właśnie zrobiłem. Obcy. Ty, no co za łajza prowadzi jakimiś uliczkami. Ty, nie ma lepszej drogi do was? No. Będzie, zaraz. Zaraz wyjeżdżamy na główną tą autostradę i będzie dobrze, nie? Trochę auto zepsułem. Ty mądry, wziął, jeszcze mnie tutaj się gościu, kurde. Stanął na rondzie. Na rondzie w prawo. Tylko i wyłącznie. Nie, na rondzie prosto. Na rondzie w prawo, tylko i wyłącznie, zapamiętaj sobie. Jak długo, Robert, obserwujesz kanał Jerka? No już od jakiegoś czasu. Mów prawdę, bo to zweryfikujemy. Dłuższego czasu? O dwóch godzin. Od pięciu minut. Poprzedniego odcinka. To też już szmat czasu. A tylko Jarka obserwujesz? Oho. Te zastaną się na odpowiedzią. No co, no przecież wolność wybo... pijana Grażyna. W razie czego to ty czytaj opis, jakby coś tam było, jakieś niejasności? Chciałem na skróty pojechać, ale niestety ta wywrotka nie ma mocy, żeby podjechać pod góreczkę, no. No ale to nic, to życie. Nie ma oszukiwania, ty oszukisto. A tu się przez tą pole da się tu przejechać? No właśnie nie, te ciężarówki nie mają mocy. Ja wiem, gdzieście byli, coście robili. A kto kierowcą był? No, ale urwał. Ty, ale to fajna droga, taka polna, znowu na wioskę jedziemy, ty. Nie, fajna droga się patrzysz, ty. Ja już jestem, co? Czekaj, bo patrz, GPS mi pokazuje, żebym przyjechał tutaj, nie? Tu jestem i tu muszę zawrócić i pojechać tam. A, bo to jest tak droga, widziałeś? To się zawracę. Ten już zaczął tę inspekcję dialogową. Co? Dobra. Znowu ta ruda jest. Elektryk? O kurde! Czekaj, ale co ty, elektryk, kurde, my jeszcze nie dojechaliśmy, co ty w kulki lecisz, ty. Dzisiaj, no dzisiaj Robert jest gość, da, zrobiłeś szybko podróż, dziadu jeden. Nie. Dzisiaj Robert jest gościem, to Robert będzie rozmawiał tutaj z naszą rudą. No już za późno. Już obejrzany.
Ale Ruda ma bałagan w oczach, zauważyłeś? Nie, obejrzane. Przecież nie, ja kliknąłem na nie i nie oszukuj mnie. A, no to już... Aj, co i łyso ci. A trzeba wywieźć te śmieci. A musiałeś mnie przestawić, ty mama Mejo, wywrotce? O co ci chodzi? No, o ten tramwaj co nie chodzi. Jak to cię przestawić? Ja już dojechałem, o co ci chodzi. Nie wiem, o co ci chodzi, daj mi święty spokój. Ty, a no faktycznie nie ma Rudy, jak ja co? To pominąłem tu wstępkę i co? No oczywiście, bo jesteś... Ale jaja, ty. Ale oszukali mnie. Niestety, niepełnosprawnie... Wow. Inteligentny inaczej. To ty powiedziałeś. Jak tu się włącza te... Ty, ale elektryk, ty miałeś dźwigiem przyjechać, a nie tą wywrotką. Jakim? A nie było powiedziane. No jak nie było powiedziane? Każdy bierze co chce. Ja powiedziałem, dźwig, wywrotkę i koparkę, każdy bierze co chce. No to dobra, no to teraz pedały, kurde, HDS-em, no. No właśnie, chcę wiedzieć, jak się to włącza. Najpierw musisz nogi rozłożyć. Ale żeby nogi rozłożyć, to musisz równo stanąć z naczepą. Nie, bo wsporyki on zablokowany. No, no tak, bo w naczepę wjeżdżasz, musisz naczepę wyprostować. Kuźba. No nie kuźba, tylko trzeba było oglądać, uczyć się, to byś wiedział. No, i wyprostuj naczepę i dopiero będziesz mógł ten. Mam zaktualizowane. No to czas najwyższy zaktualizować, no. Teraz się udało, dobra. No, teraz się udało i teraz pięknie, ładnie. Pamiętaj, że te kamienie są rozsiane po całej placu budowy i teraz ciekawe, czy sięgniesz tym HDS-em. No ale dobra, nieważne. Jak mi się te nogi składają? Co mu się to składa? Jak się składają nogi? Nie chce się to rozłożyć. Ja nie mogę. Rozłóż. Odczep naczepę. Aha, a po co? Czemu? No bo zepsułeś. Nie mogę je rozłożyć. Bo coś ci blokuje, no. Co ci blokuje? Właśnie nie wiem. No to ja też nie wiem, ty siedzisz. No tu pewnie te elementy ci blokują. Ale jaja. Robert, jak długo grasz w tą grę? No w tą gram już... No odkąd wyszła w sumie. Odkąd wyszła, czyli ogarniasz system mniej więcej, jak co ta działa. Jest. No i elegancko, to mianuje cię dyrektorem, dzisiaj ty zarządzasz tą nie naszą... Nie mogę nogi rozłożyć jej jednej. Tą naszą pracą, to ty będziesz opowiadał, co będziemy robić i będziesz ty przydzielał dzisiaj zadania dla nas. Co ty na to? Ja nie, ja wolę być pracownikiem, ja o, lubię... Te, ja mogę powiedzieć, co zrobisz. Ustawiam was wszystkich. Ja pierdzielę pracownikiem. Dobra, wolisz być pracownikiem, nie chcesz wziąć odpowiedzialności na siebie? Nie. Ja wolę być fizolem, także... Czemu ta noga nie chce się rozłożyć, ale jaja. Bo ci blokuje cały czas, podjeżdża za blisko czegoś i na nierównym terenie stoisz. No i na nierównym terenie stoisz. To przecież to się dopasowuje wszystko samo. No nie w tej grze. O, widzisz, rozłożyło się. Tylko akurat tak sobie fajnie rozłożyłeś, że to wisi ci w powietrzu, no ale dobra. To sobie ogarnę. Teraz? A ja sobie pójdę po młotka znajdę. Jakby ktoś szukał, to tutaj za tym czymś jest młotek. Jakby ktoś jeszcze nie miał młotka. Aha, bo tu ja skał nie przeniosę. Czemu nie przeniesiesz? Musisz wziąć HDS-a i złapać za ten. Ale ja widzę, że tu bardziej szybciej koparko to ogarnie niż ty tym dźwigiem. Ja się uczę dopiero. A, uczysz się. Aha, dobra. To jak ty się uczysz, to my, Robert, pojedźmy na firmę, wsiądźmy do dźwigów i przyjedźmy sobie dźwigami. O. Chcesz jechać małym dźwigiem, czy chcesz jechać dużym dźwigiem? Wybieraj, daję ci opcję. Dzisiaj jestem dobry i daję opcję wyboru. Co ty jesteś? Dobry. Dzisiaj. Tylko dzisiaj. Ale nie dla ciebie, bardziej to nie było. Ty, zjeżdżaj mi, bo nie mogę się podnieść. Nie mogę się opuścić. Elektryk, tam masz na niebieskie kamienie, nie? Naczepy. O, właśnie tam, no właśnie to tak. Tu! Tak, Kelvin, tak, tam. A to co mam kamień przenieść na kamień? Ty, elektryk jest jak Kelvin w Son of the Forest. Aha, no.
Co wy tu do mnie rozmawiacie? No właśnie. On też tak zawsze kiwał głową, rozumiesz, Calvin? I trzeba było mu na kartę zapisać. Właśnie, tej Buddy może wejść tam z notesikiem, podejść do elektryka i mu tam naszkicuj co nieco, to może zrozumie. Calvin, no. Rozumiesz? Nie. Robert, to poopowiadaj trochę. Bo tak siedzisz. Siedzisz cicho, my tylko nadajemy, przekrzykujemy cię. Może chciałbyś coś dodać od siebie, coś poopowiadać, podzielić się czymś. Powiedz prawdę. Przelałem ja się, kremu. Czym ja się mogę podzielić? No nie wiem, no czym chcesz. Jak ci się gra podoba? Grałeś w 15 na przykład? Tak, grałem w 15. Widzisz różnicę między tamtą wersją a tą? A to no, jest i to jaka różnica? Duża, nie? Znaczy, wiesz co, ja nie widzę różnicy, dlatego że ja grałem jeszcze w symulator dwójkę, nie? No, a w Constructiona dwójkę grałeś właśnie? Nie, w dwójkę nie. Dwójkę nie. No, dawaj, elektryk, dawaj, tempo! Praca. Taka sytuacja. No oczywiście. To powiedz mi, Robert, co ci się podoba w tej wersji, a czego nie było na przykład w poprzedniej wersji? Albo na odwrót, co ci się podobało tam, a nie ma tego tu? Gdzie te chemikalia są? Wiesz co, no na pewno z tego co ja zauważyłem, to lepsza grafika, nie? Tam, tutaj niż tam. Grafika, tak, chemikalia? To na pewno. No. A to nie były czasem te palety? O, młoteczek znalazłem. Ile po młotek, ty, haliera. Poczekajcie. Ale wy ulongi jesteście. Przecież mówiłem, że jest młotek za tą... Nie wiem, co to tam, silos, czy co tam jest. To tylko Robert mnie słuchał i Robert poszedł za mną i zabrał ten młotek. A wy? My też nie słuchali. A wy ulongi pół godziny później. Ty, z tymi chemikaliami 257 metrów masz. Jadę, mordo, jadę, pypciu. Paleta beczek z chemikaliami. Dwie. Jo. To nas źle pokierowało, bo mnie na plac budowy, tylko nas na ten kieruje, ale jaja. No bo elektryk zabiera to. No. No z Bogiem elektryku. Dawaj. Chłopie, dawaj. A bo to jest z tyłu, jest płot, dobra, sorry. No. I gdzie mam z tym zawieźć teraz? No do złomu, tutaj. Do siebie na chatę. No. Do skupu złomu, czy tam, nie wiem co to tam jest, jak to się... Do recyklingu, o. Aha. A ten na skróty, jeszcze jak drzewo przypieprzył, nie. Chemikalia się wylały. Ja nie mogę. Znałem, Grażyna. No to masz problem. Powiedziałbym tak, bym ci pomógł, jakbym jechał dźwigiem. Nie ja. No. Ale antymony. Magiczny backspace i jedziesz, nie? To jakbym się tak dobrze rozpędził z tej górki, to bym wskoczył na plac terenu tej bazy tam. Dawaj, bo muszę rampę kopać. Dobra, czasu jadę. Nie ma. Ile się będziesz tam... Oho, a Robert też się rzuca na boki. Oj, ale mnie tu wślizgło. Auto jest do naprawy. O, dobra, to ja latam. Czyli teraz wyszło, Robert jechał na skróty. Wydało się. Nie jechałem na skróty. No. To, to cię na zakręcie się tak bujnęło? No. Ta. Co tutaj mamy jeszcze? O, tutaj jest ten. Jakieś elementy będzie można przywieźć. Zapraszamy na kanał Andrzeja z kanału Lampel. No, Robert przyjechał dźwigiem. Nie wjeżdżaj, Robert, bo zaraz będzie, żebyś musiał się usunąć z placu budowy. Ty dawaj, bo Ruda przyjdzie, ty elektryk. Wyjechałeś już tam? A skąd? Trzeba to tu rozładować, mordo. No to jeszcze byś zrobiłeś? Ty na co czekasz?
Pracuję nad tym. No nie mogę nic zrobić, bo... Pracuję nad tym, no nie wierzę. Elektryk do tego monopolowego pojechał. Właśnie, ty, trzeba się napić, bo to mi zaschło w gardle. To dobrze, że w gardle ci zaschło. Żadnej innej dziury nie mam, słuchaj. No to ja tego nie... Ja nic nie ten... W twoje dziury nie ingeruję. No. Nie zaglądam. Chciałbyś, co? Nie, akurat nie. Pa, dobra, dawaj elektryk, bo trzeba ten... Kopać. Kopać. Dobra, to... Mogę to... coś kupić, zakup jakiś zrobić, czy coś? Nie. Nie rób zakupu, nie możesz. Dawaj tutaj, bo... Bo Badi czas... będzie musiał kopać, a my... Ten... A my musimy wywrotkami tam podjechać. Podjechać i będziemy ziemię sprzedawać od razu. Zarobimy trochę pieniędzy. Z jednej strony, z drugiej strony jest stanie. No to ustaw się tak, żeby było ci wygodnie. Ty będziesz od środka kopał? Od środka będę kopał, no. Czyli co, ja mogę stać tak jak stoję? Może stać tak jak stoisz. Dobrze, to tak będę stał się, nie będę ruszał nawet. Wracam się do was, czy mam coś przywieźć, coś tam kupić, coś przywieźć, coś zabrać? Ty, właśnie, czekaj, stój, to pojedziesz do sklepu, nie, do sklepu pojedzie. Czekaj elektryk, czekaj. Weź mi powiedz, gdzie mam jechać, bo ja sobie zaznaczę na mapie. Gdzie masz jechać? Bo tu jeszcze, jak mam wyjechać... Masz taką paletę z cegłami jakby, nie? A na mapie? No. Masz dwie. Jedna jest tutaj na dół, jak popatrzysz, to tam masz paletę z cegłami, masz opony, no to... Sprzedawca materiałów budowlanych. No to tam jedź. 158 tych celi cebulionów. Ty, jak ale ty miałeś jechać, a nie ten. Dobra. A nie ma gdzieś bliżej? Nie ma. Dobra, jadę. No niech ci będzie, no. Tylko teraz jak mam stąd wyjechać? A to chyba tu jest wyjazd, dobra. Musisz tam... Tylko te światła włączę, co? No to... Od razu lepiej. Jak tu jedziesz, to mi powiedz. To ja wejdę i kupię ci te materiały, no, które będą... GPS mi tu prowadzi, ty, dobra. To się mogę... To w czasie mogę się napić? Jakby coś? Dlaczego będziesz pił? Bo mnie suszy. A, tak o, no dobra. Nasz kolega nic nie rozmawia o niczym. A w jakie jeszcze gierki inne multiplayerowe byś grał na przykład? A coś jeszcze interesuje? Farming, SnowRunner. O ty, to jutro jest ETS. A Rainbow Six Siege na przykład? Coś ze strzelania? Nie mam. Muszę nadrobić zawsze. On dla relaksu gra w gumisie, nie tak jakby. A w Chińczyka umiesz grać na przykład? Na kurniku? Nie. Tam zawsze jest taki cheater, kurde, niebieski. A, cicho ciemny, tak? Cicho zielony. Cicho zielony jest, no. Chińczyk to podstawa. Chińczyk to podstawa. Najlepsza gra, jaka może być. Za darmo. Na kurniku, na serwisie kurnik.pl, jakby ktoś nie wiedział. City Skylines na multi, będzie nowa część. Eurobiznes. Monopoly, Wormsy. Ale SnowRunner, jakbyś tam tego jutro... Byś jutro miał czas. Byś tam, załóżmy, koło 19, 18. Na TeamSpeaka zapraszamy, jutro będzie sesja. No, spoko. Ja ci bardziej za blisko stoję chyba, co? Może być, spokojnie. Damy radę. Ja, ale to ty będziesz do jutra tutaj kopał. No to trudno. To następny odcinek będzie jeszcze, nie? Mam przyjechać buldożerem? Nie. Weź drugą koparkę. Drugą koparkę? Nie. No dwie koparki, to my się tu nie pomieścimy. Tara będzie co robić. Elektryk chcesz ładować ręcznie, czy ci załadować na tę ciężarówkę od razu? Załaduj. A dużo tego jest? Nie, mało. Nie, zaraz ci powiem. Nie, raz, dwa, trzy, cztery.
A to możesz od razu załadować, tylko czekaj, bo tu jeszcze mam parę zakrętów. Cztery palety. To jak dojedziesz do tego sklepu, to tam będziesz miał taki daszek i pod ten daszek musisz wjechać. Nie, na żółte pole. O, czekaj, bo ja źle mówię, na żółte pole, no. No to za 10 sekund jestem. To jak będziesz, to mógł. Żółte pole. Czyli Robert jeszcze jest doświadczonym graczem w symulatory. Jeszcze raz? Jesteś doświadczonym graczem w symulatory. No ta. Mam żółte pole. A oprócz tego, co wymieniłeś, jeszcze jakieś inne? Załadowany elektryk? Tak jest. Jeszcze nie, tylko to chyba mam, więcej tam nie mam. A z farmingami to które części? Wszystkie grałeś po kolei? Wiesz co, grałem 8, 9, 13, potem 15 bez 17, bo nie miałem 17, 19 i 22. I która z tych wszystkich części tobie jest najlepsza? 2008. 19. A nie 13? 19 to jest 15 na modach. A 22 to wszystkie części będą na modach. No znaczy tak, Wadi, 13 jest najlepsza pod względem modyfikacji, bo było naprawdę bardzo dużo świetnych modyfikacji. No, ale pod względem jakości, no to tak trochę słabo wyglądało. Między 13 a 15 był właśnie największy skok, jeśli chodzi na przykład o grafikę. I o, można by powiedzieć, ogrywalność. No nie wiem, czy kto to zrobił, no pewnie tak, no ale... Ale jeśli chodzi o grafikę, ogrywalność, to był największy skok między 13 a 15. A reszta, no to reszta wiadomo jak leci. I teraz Robert, gdybyś miał wybierać trzy gry na przykład, tak? Farminga, SnowRunnera czy Constructiona. Która z nich ci się najbardziej podoba? O. Mario Bros. Wiesz co, chyba bym wziął SnowRunnera. Wszystko wszystkim, ale chyba Snowa bym... Ale też miał swoje byki. Tylko że najlepiej to po tych wszystkich aktualizacjach, po tych poprawkach. Szczególnie na początku to była porażka. Dało. Tak. A już szczególnie multiplayer. To dopiero tam, nie wiem, z rok temu dopiero, czy tam pół roku temu dopiero poprawili to tak, że teraz da się grać. Ale jeszcze nie do końca poprawili elektrykę. Ale na 90% już jest lepiej. No. Bo 100% to jeszcze może nie, ale chyba że teraz jakieś patche jeszcze były, bo jest nowy sezon dodali. Teraz jest nowy sezon, tam 9 czy tam któryś. 9. No tam jakiś patch może jeszcze poprawkowy może wbił, no to coś tam może poprawili w międzyczasie, albo zepsuli ewentualnie. No raczej. No raczej to drugie, to jak Giant. Jedno robi, 5 zepsuje. A, jedno naprawia, ale zepsuje, dokładnie. Ty ruszysz się tam w tej koparce? O, no, to się ruszył, teraz się ruszył. Teraz widziałem, jak się ruszyłeś. Sprzedawaj lepiej, kurde. Chyba trzeba opony wymienić w tej ciężarówce, bo tu się ślizga strasznie. A tu te mandaty działają, czy nie? Bo tutaj nie wiem. Cały czas panie kopie, jak... Jak tu z tymi mandatami jest? Czas to działa, czy nie działa? Oczywiście. No. My nie wyłączamy, my gramy realistycznie. O! To chyba poza nagrywaniem. Cały czas, no jak zapłacisz z własnej kieszeni, to zobaczysz. O, coś mi tam przyszło, a to jakaś premia chyba. Premia za ziemię. Sprzedajemy szybciej, żebyś nie mógł wyjść do siebie. Dobra. Okej. Jak będzie. O, elektryk, dla ciebie kolejne zadanie magiczne. Pojechać po betoniarkę i po pompę. Kamień jest. Ty, i on nie jeździ na skróty, nie? Zobacz, między drzewami się nie zmieścił, ale nie, ja nie jeżdżę na skróty, nie? Zobacz co on robi, ty. Zobacz. Tu naczepę zostawił, ty, weźcie, schowajcie te nogi. Nie. Ty masz jechać drogą, a nie krzakami.
Można schować to ciulstwo. No, a pojeździ krzakami, ja nie mogę. Jak tu się chowa te nogi? Wysuń rampę. Ale jak u kobiety. Oho, oho, ale przesypał. Przesypałeś, ty... Roberta? Omijaki, tak? To było dobre. Jaki kuźwa. Gdzie mam to postawić, tę one? No gdzieś tam dalej odsuń się z tym, bo tu musi być miejsce. Ale, ale nie na placu budowy, wyjedź to za drogę, za płot gdzieś tam. O, no w sumie możesz tu, o, tu na tym, tym białym tym możesz stanąć sobie, no bo tu jest akurat miejsce do towaru. Tylko ładnie. WTS-a jeździłeś, to powinieneś umieć jeździć ciężarówką. Co robił? Wolę. On na rondzie w prawo zawsze. To Jerry. Bo na rondzie się tylko się prawo jeździ. Co tam następnego jest? No? Co tam następnego miał być? Pompę i betoniarki trzeba przywieźć jeszcze. Flota pojazdów. To ja też jadę. Robert, to ty zostajesz z tym, z Buddy, będziesz razem będziecie tutaj działać. A ja pojadę z elektrykiem i... Jest nasza firma teraz, muszę ją znaleźć. No okej. Okay, na okay. Drugim końcu mapy. Elektryk, ja ci powiem jak to się robi. Klikasz przycisk J, nie, przycisk, klikasz J, później masz firmę, później masz flotę pojazdów, znajdujesz ładowarkę jest. Albo na to betoniarkę albo pompę. Widzisz, Robert, zostawili nas, a to jest tak zawsze. I klikasz wejść i się, można by powiedzieć, tabujesz od razu do pojazdu, nie? Pracuje. Ośmiu się odbija. No. Ale wypadł no, z mojego pojazdu, bierz no, następny. Ktoś pracować musi. No bo weszliśmy, my do tej samej weszliśmy, no. Kosę koguty załącz. Nie, trzeba koguty. Po co? On ma czapkę ze śmigiełkiem. Ja mam kurę, nie? Co masz? Kurę. Koguta nie potrzebuje. Ja sobie włączę koguta. Opa, jeszcze mnie popchnął, co za dziad, nie? Jebut w ten samochód. A w życiu. Ja jestem dobrym kierowcą chyba. Jo, na ręcznym, tak. A ty to co? A ja bez ręcznego. Ja, ty betoniarkę wziąłeś? No. A pompa? No, przejdźmy jeszcze raz. Na ręcznym on za całe życie jedzie. Opa. No, ja opony zdarte widziałem. O, materiały sypkie. Czemu tu prosto? Bo się pomyliłem. Na rondzie w lewo. Aha, ten tu! Nie, butwaj noga! Ja. I zaczyna się, nie? To by prosto wyjechać, czemu możesz? No tak, o, chciałem zobaczyć twoją reakcję. No, ale zobaczyłeś. O. Chciałem zobaczyć twoją reakcję i już wiem, że twoja reakcja jest słaba. Ładnie. Tak właśnie było. Ojcze! O, poszedł po znakach. Weźmy postaw. Backspace. A tu to auto się znikło się. No znikło. Backspace'a wciśnij i cię postawi. Tyle lat grałeś w 15, tam działało. Teraz grałeś w to. Tutaj też to działa. I się o drzewo mogę złapać. Ale nie gramy w tą runnerę. Jakbyś nie zauważył, gramy w całkiem zupełną inną grę. Ale też jest fajne włożenie materiałów, budowanie, ciapu jest. Ząbkami się chwyć. No, to też. A ten zadymił, ty. O, a ten pa, poszedł murek. Ła, kuźwa. Chyba trzeba kończyć. Jaj, poszedł. A ten. A ten się jeszcze zastanowił tutaj, czemu żeś co? A to barierka jest. Taki wspaniak, kurwa. Nie, spokojnie, stój. No jak ty wjeżdżasz po tą górkę? Ja nie dałem rady wjechać, kurde. Musisz rozpędzić. Tym wywrotku tutaj. Nie miała siły wjechać. Ten se za barierkę wjechał, mędziok. Po kłodzie, ouch.
Po kamieniu tak jest, Jerry, no. Szukista. Szukista jeden. Dopiero zauważyłeś? Nie, to tak jest od 130 odcinków. Dobra, Aleksik, to jeszcze pompę. Możesz przywieźć. J, firma, flota pojazdów, pompa do betonu, wejdź. A widzisz, nauczy się przynajmniej klawiszy. F7 Enter. A tu paliwa brakuje, to zatankuję. Idę już wam pomagać. Ale ty, to dopiero 37%. No to kurde, to jest słabo, to ta robota tutaj idzie. Zamilić pokażę, by postać. Strasznie. Ja nie mogę, nie? Zobacz, co tu się dzieje. Chyba ja tu... Tu jest jeszcze naczepa ta czerwona z opuszczonymi nogami. Ale to nie, to zostaw ją na razie, bo na razie jej nie potrzebujemy. Zapisywanie gry. 15 było więcej kopani, nie narzekałeś, a... No... Jeszcze jak się potem rozsypało wszystko, nie? Tak. Szybka podróż, o 500 ktoś zapłacił, uuuu. Teraz nie waga. Donate'a wymaga. No, teraz przesypałem, ale... O, sypkie został. Już wziął buldożera, bo go ból dupy pójdę chyba. Nie, ja ci pomogę. Nie, ty mi nie pomagaj. Nie, ja tylko ci zgarnę, tutaj ty będziesz sam sobie zgarniał, tutaj ten. Ja wiem, że ty już masz ból dupy, bo buldożerem nie możesz jeździć. Nie, ja tylko chcę tu ładnie wyrównać. No. Bardziej to rozwalisz, niż będę wyrównać. Nie, nic nie rozwalę, zobacz. Tu, o, patrz, ja tam nie będę ci ten, tylko tutaj ładnie, o tu, to. Do równego ci podepchnę tam, o, a ty sobie będziesz kopał. O, zobacz, widzisz? Jak ładnie? Widzisz? Nie widzę. A czemu tu jest, jak się dobije do samochodu, to ono znika? Bo to takie zrobione właśnie, no. Tak jest właśnie zrobione, że one znikają po chwili. Brzydko. Brzydko. Brzydko? Dlaczego brzydko? Czego ty pierdzisz, że brzydko? Robert, co ty tak cicho siedzisz? Wstydzisz się nas? Boisz się nas? Nie wiem. Powiedz, ile masz lat, to cię interesuje. Robert, teraz mówię, Boże, lat ja mam, nie wiem, 36. No to tak jak my, dopiero do drugiej klasy przedszkola, no. Jerry to 50 ma. Ty. Chyba w kieliszku, chyba. No przestań, przecież to stary dziad jest, kurde. Ja nie mogę, co za kurde. Małżonki chcę pozdrowić. Tak, małżonki nie chcę zawołać. Ona tam pod stołem już leży. Nie gadam z wami. No, a z kim? Z Robertem? Tak. O, ty z Robertem będę gadał, z wami nie gadam. Ja się mu wywrotka wysypała, ty. Co mam tu jeszcze przybyć, chłopaki? Dobra, masz, wyrównaj to buldożerem, bo... Nie, wiesz, bo trzeba ziemię sprzedawać. Nie? Wy macie dopiero 50%. Ja ci tu tak tylko wiesz, ja ci będę spychał tak ten tutaj, żeby to ładnie ci tam było, żebyś miał dobrze do brania, nie? Z większej kubki. A masz kask na głowie, Robert, w takich pracach budowlanych? Nie, po co? Ty nie wysypuj bardziej poza wywrotkę, ty. Ty, ale jak już chcesz mieć do kierownika podrypać, nie? To chociaż on nie mówi. Bo utknąłem. Weź go to łycho, zgarnij go tam, kurde, i wrzuć na pakę razem z piachem, nie? Da się tak? Pewnie. No oczywiście. Za szyję. To prawdziwy symulator, no żeś wysypał, ty. No pewnie, no. Za szyję cię chwycę. Wróćmy do środka! No co za...
Sam spadłeś, no to nie, nie moja wina. Możeś łyżkę wywalić. Wywalić. Jaki z ciebie operator? No. Specjalnej troski. O, teraz wpadłem. O, proszę bardzo. Elegancio ty. Ale Robert nie dokończył swojej wypowiedzi. Właśnie mi postać zepsuła. Bo mnie dacie powiedzieć, tylko mu przerywacie i przerywacie. A niech se rozmawiają chłopaki, a im... Dobra, jesteśmy teraz 30 sekund cicho, to jest twój czas. Bum. Nie podsypuj mu pod tą wywrotkę tej ziemi. Co mamy następnego? A mamy tą wiertnicę Jerry? No nie, trzeba będzie zaraz wypożyczyć. Dokonaj odwiertu we wskazanych miejscach na placu budowy. Trzeba będzie wypożyczyć i z tego co już Perez mnie uprzedził, wiertnicy nie można przewozić. Bo tam są prace z kablami. Co to znaczy, że nie można przewozić? No jak, nie wiesz co to jest praca z kablami, to... To elektryk nie wie co to praca z kablami, nie? To trzeba ciągnąć druta wtedy. No. Lubisz ciągnąć, nie? Oczywiście. A ty się ty na tym znasz, to będzie dla ciebie robota, nie? Najlepsza robota, ale to chyba w następnym odcinku będzie. Gdzie? Dzisiaj nagrywamy cały kudę zestaw. Cały sezon. Cały sezon. Cały sezon. Co, nie widziałeś o tym? Nie. Co ty jakiś kurde, wczorajszy jesteś? Nie byłem uprzedzony. Nie byłeś uprzedzony? No to już jesteś. No teraz za późno. Ja bo się mu ta wywrotka za chwilę kipnie. Przestań. Weź tam je pchnij z tyłu. Bady nie może trafić. Teraz się rozpędzimy, czekaj chwilę. Bo mnie rozpraszasz tą swoją... Dawaj jakąś maszynę tutaj. Łysą makubą, wadzisz mnie po światłach. Nie ma to jak buldożer. Zawsze tu chłopaka tutaj ustawimy trochę. Szybciut. Widzisz jak kopanie nam idzie, Jerry? Mówię, nie ma to jak buldożer, nie? Ja co ty elektryk robisz? Przecież on już dawno wyjechał, ty otwórz oczy. A ja mam otwarte, ale chciałem go tam ten szturknąć, a to się nie da tak. Oho, oho. O, ale ty goły. Oho. 180, ty jeszcze na koła spadł. Działaś? Amerykański. Dziesiątkę masz za telemarka. Robert, no dobra, my to jesteśmy tak. Perez, ten Perez. Elektryk to jest z Owczarek, nie? Mieszka w PKS Tychy. Jerry jest z Wysp. A Bad jest z lądu. A ja z lądu. No tak na poważnie. Jerry, skąd jesteś? To skąd ja mam wiedzieć? Z brzucho mamy. Przeczytaj opis. Ja jestem z Polski. Nieprawda. Chyba ty. Jak nieprawda? Prawda. A że obecnie przebywam gdzie indziej, to już jest inna bajka. Twój dziadek miał takie inne zdjęcie. Z Bonsem? Co? 4 lata tam. No widzisz, to było dawno temu byłeś. Wiesz, który dziadek, ten z wąsikiem. No właśnie mówię, na ten z Bonsem. Byłem 4 lata temu ze względu na to, że mnie pozamykali. No. Żeby nie pozamykali, to bym był co roku. Pozamykali, no. Kop lepiej, a nie tu stoisz. Ty, a co nie kopię? Dziadu Karwaliński. Słabo ci to idzie. Zobacz, odkryliśmy beczki, kurde, z toksynami, patrz. Pokaż. No, pokazywałem jak byłem mały. Ej, nie wysypuj poza wywrotkę, ty. Ty, a tu rampa to będzie taka fajna, ej. Dobra, elektryk, zabieraj tę wywrotkę jedną, Robert też już zabieraj tę wywrotkę sprzedawa. Nie, to gdzie jedziesz? Do drugu, elektryk. To ty nie widzisz, kto gdzie siedzi? Badzi, ty też wyjeżdżaj z tą koparką.
Ja już to dopchnę do końca. Kłaniamy się nisko. Po same w... I wyjeżdżam stąd. Bo się udusisz. Ale mnie zamknął, zabarykadował mnie. Przedajcie tą ziemię, żeby wywrotki były puste, bo może jeszcze coś tam trzeba będzie dowieść. Dobra, maszyna. Ty, co za chamis złożył ten? Bo raczej już chyba koparka to nie będzie potrzebna. Robert, pracowałeś wiertnicą już? Nie jeszcze. Nie jeszcze. No widzisz, jak dobrze się składa. To będzie twój pierwszy raz. No będzie twój pierwszy raz. Trzeba wypożyczyć wiertnicę, jak ją znajdę. Wiesz, tu. Operator koparki był. Kupiliśmy szklapicha i nie chce pracować. A, jest tylko jedna wiertnica, nie ma do wyboru. Ja jestem operatorem żurawia tu. To żurawia to zapuścimy. To w końcu, dobrze, kurde, to w końcu ten. Wygryziesz Badiego z tego, kurde, dźwigu, bo on tam siedzi w tym dźwigu i go tam ściągnąć nie można, nie? A puszczasz pawię? Zamilcz, bo każe cię wychłostać. Aha. No dawaj, ty. Gdzie jest ta wiertnica? Gdzie masz tą maszynę? No to jest w sklepie, zaraz do was przyleci, bo niestety nie... No długo będziesz się tam pierdzielił? Bo niestety nie da się jej... Czekaj, zaraz złożyć. To jak to było? Firma, flota pojazdów... Wysuń, cofnij gąsienicę, czekaj. A, bo to na szerokość można, czekaj. Ja. Dawaj, bo Robert stygnie. Dobra, spoko. Póki ciepły. od ciepłych to tutaj jest tylko taki... Teres. Taki jeden. Serdecznie, białego niedźwiedzia. Nie mogę do tego wsiąść. O. Dlaczego? W ogóle bez jakiś chłop czerwony w środku. Chłop czerwony? Nie znam typa. Właśnie, zobaczę jak wygląda to w środku. Poczekajcie. Jak to działa? To się kręci tu, to się kręci tu. Tu coś się działa. Czekaj, trzeba zaraz zobaczyć. Gdzie jest sklep? Halo. A po co ci sklep? Chcę zobaczyć tą twoją maszynę. No to jest już tu na placu budowy, co po co ci tam? Aaa, o jaka śruba ty. O, no i dobra, Robert, proszę bardzo, dla ciebie nowa zabawka. Wedle życzenia. Ej, Haber ma założony, nie ma tak źle. Zrób z niej odpowiedni użytek. To jest Grażyna, weź się na razie złóż. No właśnie to... chcę. Bo mam te powietrze, ja się cofnę kawałek dalej. No co ty masz? Mało powietrza w gąsienicach? Tak. Gdzie ty masz... Aha, tu masz ten wichajster. Ej, nie wiem, przejedziesz zaraz. Otwieraj się. Ile można czekać? A nie będziesz więcej kopania? Bo ty tak się tutaj składasz? Panie Janie? A co? Praca z kablami. Betonowanie. No nie będzie ty. O ty, jak tam. No nie będzie. Ty, buddy, ty. Nie w tą stronę jedziesz. Ty, a co ty poczekaj? Ej, rampę mi zepsułeś, ty. To przestań, zepsułeś tam rampę. Pan zepsuł rampę, urwał ty. Ale urwał. Co ty robisz, ty? Czemu ty podkapujesz? Bo to jest ten meksykański ten. To nie w tą stronę jedziesz. Cicho być. Co nie? Ten mu złożył to jeszcze. Ty, nie, bo urwał. Muszę na nowo złożyć, bo urwał. Fajna noga. No ci podskakuje. No zobacz, zepsuł ty. Ty nie masz mocy w silniku. Ty, co ty robisz, kurde? Kangurka się bawisz? No, kangurek pało. Jak Robert idzie? Nie idzie wcale, co? Trzeba instrukcję przeczytać. No właśnie. Elementy. Ty nie bądź taki mądry, bo zaraz ty będziesz chudy wielki. Da. Ty, Robert, ogarnij klawisze, jak już ogarniesz, nie mów tylko co tam jest i wsadzimy elektryka, niech ogarnia, nie? No, spoko. Ty wjedziesz tam dzisiaj na to, czy nie wjedziesz? Ty, to co podnosisz, ty dziadu karoliński? Nic nie podnoszę. Aj, ty, nic nie podnoszę, bo u mnie one to w ziemi są wkupane. O, ty znikłeś cały, ty. Game crashed. Nie. Robert nam zniknął. Gdzie? Ja, a weź ten backspace'a wciśnij, pan, ten, nie pan, buddy. W czym?
Backspace'a, no w koparce, no czy cię wywali? On już zniknął, idę do niej. A gdzie on zniknął? Ja jestem poza koparką. Jak tu się wsiada do tego? No drzwiami. No buty wystają. Jestem cały czas w tym miejscu tutaj. I co, resetujecie też tam? No. Dobra, to już jadę. Co, Roberto? Aliera. Dajesz radę? Czekaj, bo muszę te złapać już, muszę tam się cofnąć. A do tyłu ja się tu jedzie, tym do tyłu. U, E i Z, C chyba. A jak chcesz, no. Poczekaj. No, dobra, nic nie mówię. Siódemkę, Enter, ósemkę, K i J. Wtedy jedziesz do tyłu. To co ty, kiedy się tak w koło kręcisz, jak... Wtedy nie mogę gadać. Aha, bo wtedy nie możesz... Ja nie mogę. Jerry, zepsułeś się. Nic się nie zepsułem, ja wyjeżdżam sobie na drogę tutaj i tutaj z górki, stanę ci z górki, żebyś mógł tutaj sobie wjechać z górki, o. Nie musisz się rozpędzać, tylko... Kłaczek? Dawaj tą maszynę. Dawaj te rozjazdy. Wjazdy. No i teraz powinieneś wjechać. Chyba, że ty też zepsujesz. Próbujemy zaraz. Spociłam się, kurde. Oho. Lepiej nie. Pa, też zepsuł. Trzeba fachowca do tego. Fachowców ty. Taki z ciebie fachowiec, jak z koziej trąby, wiesz co. Zabezpiecz to ciulstwo. Tam było zabezpieczone, to było odbezpieczył. No co za... Nic zabezpieczałem. Ty jedź na firmę, masz. Jedź na firmę z tą wywrotką całą, znaczy z tą koparką i z tym wszystkim. Bo już kopać nie będziemy, tak? A ja idę zobaczyć, co tu się dzieje. Co? Śmierdzi w tej kabinie teraz. No, okno otwórz. Jak się skarbzisz, to bardziej śmierdzi i no. Nie narzekasz. Jak nie? A teraz... wszyscy się wtedy śmieją. Ty, ale czekaj, co my tu. Buddy, dlaczego dla Roberta nie pomagasz? A skąd ja mogłem wiedzieć, ty? Nie, Robert nic nie mówił. Kurde, w 15 grałeś, chłopie? Grałeś w 15 czy nie grałeś? Jak się robiło odwierty? Jeden wiercił, a dźwigiem, kurde, dawał materiały, nie? No to przecież ma dźwig z boku, wiertnicy, a to nie ma tej rury tutaj, nie. Jakiej rury? No tej, takiej, co tego... No ma, Robert wziął sobie rurę, ty, co ty gadasz, ty? No dobrze, no se wziął, ale to... No to schowaj tego pitola. To ja wiem, że dobra se wziął, ale to szybciej pójdzie, jak ja mu pomogę, bo on się zajmie wierceniem, a ja dostarczaniem mu towaru, więc o co ci chodzi, Mieciu? No. O. Mietek z Kaziem. Tak jest. Ale zobacz, jak ja to ładnie zrobię. Pyk. O, patrz. Już będzie można wiercić jedno, wiercić drugie. O, widziałeś? O, widziałeś, jaka polityka? Chłopie. Nie wiem, nie widziałem. Tylko na wstecznym nie jedź. No. O. Tam to się dowierci elegancko. A jak, Robert, ogarnąłeś klawiszologię, czy nie bardzo? A to jest droga zamknięta, tu się nie da przejechać? Oczywiście. Jaka brama zamknięta? A nad rzeką? Tam chyba jest most, a nie ten, nie? Ja nie wiem, gdzie ty tam jesteś, tak na dobrą sprawę. Jakieś barierki były? Da się przejechać. No i jak, panie Robencie, opowiadaj o nowej maszynie. Działa, nie działa? Wiesz co, na złom ją sprzedać. Tak, o, powiadasz. Nie działa, może z shiftem spróbuj. Alt F4. Co, nic nie działa, to jak nic nie działa, to wychodź, ja pójdę, zobaczę. Co to się dzieje w niej, jak ona pracuje.
to dla mnie miało to być. To będzie dla ciebie, proszę bardzo. Ja się nauczę i ci powiem. To jest dźwig. Bramę mi otwórz na chwilę. Działa, ty zepsuli maszynę, ale jaja. Pokaż. Robert się schował. Czekaj. Gdzie tu się zszedł do tego wszystkiego? To się jeździ, to się... A kuku? Ty, długo się tam, Grażyna, będziesz tam telepać? No pewnie. No. Takie rury tu już stoją, tu nie ma tak źle. No, rury stoją, ale dziura nie wykopana. Grażyna, musi ściągnąć drążek, pamiętaj. Co? Bujaj się, tyle ci powiem. Pokaż drążek. Działa, wszystko działa. No nareszcie, no. Kurde. Burz tego sprzęta. Ja już wiem, jak to działa, ale wam nie powiem. Utknąłem. Wyciągaj tego drąga. Dawaj, bo już noc nas zostało. Ja to trzeba zapalić. No, dalej jest noc. Ty wykopiasz to dzisiaj? Ja. Bo to mam kopać. A jak się opróżnia ten? My nie wiesz, jak się wypróżniasz? Nie. Dobra, podmaszaj tą rurę, nie pitol. Trzeba zawór otworzyć. No masz drugą tam, ty. Co? Obok masz. No. A to obok to nie sięgnę. Oj, wpadłem do dziury, ty jasny gwint. Halo. Pomocy. Za halo to w mordę walą. Jak się stąd wychodzi teraz? No, dobre pytanie. A Badi się dźwigł, o ty ancymony. Wysypiasz tą ziemię z tego oświetla? No nie, właśnie, no jakoś się nie chce wysypać, ty. O. A backspace? Dobra, backspace też nie działa. Ty jeszcze za wcześnie, dobra, weź. Weź, uciekaj. To trzeba zrobić tak, nie tak. A nie chce się opuścić maszyna, Możeś nie opróżnił. No nie opróżniona jest. A jak ją mam ci opróżnić? To nie działa. F1. Oj. Wyknam. Dlaczego? Ty. Ale nie chcę się opuszczać ani... Może na wywrotkę? Zepsuli maszynę, ty. Dobra, to się kręci tu. To się kręci tu. Ale jaja. Instrukcja obsługi, ty, wiertnicy, nie? Few hours later. Dosłownie. Ja widzę, że dokipni się z was dzisiaj. No, jak? No. A znasz ten kawał o misiu? Nie znam i nie chcę znać i w ogóle. Dobra, czekaj, trzeba znaleźć ustawienia moje. Ty, a może co to jest? Tu jest to. One jest były to. Już. Wszędzie. Nie, wysunka się nic. Nie. Nie, moi drodzy. Puśćmy tam do tej Grażyny. Proszę bardzo, już cię puszczam, proszę. Sobie wchodź, a ja zaraz znajdę to. Widzisz, Robert, oni doświadczeni. Na YouTubach będziesz szukał, tak? Od 88 grają, kurde, w Constructiona, nie? No tak. Ale jak wysypał? Wysypałem układ do dziury, ale... Teraz jak to działa? A, no właśnie. No, kop. Jak wysypałeś? Którym guzikiem, dziadu jeden? Nie powiem ci, bo mi nie powiesz, jak się tym jeździ teraz. Jak się tym podjeżdża do przodu, a się opuszcza ten cały ten... Czekaj, F1 sobie nacisnę, kurwa. Obróć w lewo, świder w dół,
Nie, ale jaja. Wysuń gąsienicę, wysięgnik. Ale jaja, ty, pod F1 jest, a ja w ustawieniach szukam, no pięknie. Tryb działania, czekaj, odwróć tak, hak, podłącz tak. Hak, odwróć feeder. Ty, jak to jest możliwe, że on został naszym kierownikiem? Dobre pytanie, tam się zastanawiam. A jest klakson, to działa? Do dołu S i W to masz ten i strzałki do dołu, a jak nie działa, to przełącz sobie tryb na kierowanie, czy tam na pracę. A nie, całe ramię z shiftem S albo W. Ekran polisz. No, kurde no, chłopie, czekaj, bo tu będzie naprawdę. Bo ja nie mogę tutaj objechać tym. Możesz, wciśnij shift i S albo W i wtedy ci się obniży ramię całe. A, no to tak. No to przecież ci mówię, no. Nie słuchasz mnie. Few hours late. Cicho, ale jesteśmy na dobrej drodze. Teraz musisz... ale te górne musisz jeszcze puścić i połączyć te... S, no. I musisz połączyć z pasją rurę i kręcić. No. Opa, jak... I do domu. Cały zestaw. Już podnosisz? No bo już wywiercił, zapchał sobie cały ten... Nie wiem, aha, no tak, już jest pełny, no, muszę spację opuścić teraz, tak? No, i teraz powiedz, czym opróżniasz. Eee, ja ci powiedziałem, czym, ty dziadu. Jerry, zobacz, widzisz? Taki swój kebab. I... Ty, kurde, dziadu. Ja kręciłem w tamtą stronę i co? Easy. Dobra, rozłączaj, bo tu następne trzeba podłączać chyba, nie? Easy. Nie znacie się na robotyce. No nie znamy. A już buddy możesz... Nie możesz podłączyć, czy możesz? Nie możesz. Ja zaraz zobaczę. No nie możesz, bo nie świeci się na zielono. No nie możesz, no to jeszcze kłop głębiej. Mechanizacja. I... Uj. To rwa kulszowa? No, nie ten klawisz. Ja jak burety. O, teraz, dobra, zabiera się. Wyjeżdżaj to. Wyłączysz to, czekaj, bo to się nie... Nie działa, halo! Backspace. Łodźcie, chudy byk. Grażyna. Dobra, to niech elektryk se pracuje, a my idziemy na przerwę, nie? Przerwa w robocie. Dzisiaj to my tego nie skończymy chyba, co? Ale może dzisiaj odwierty zrobimy. A czekaj, będą jeszcze jakieś odwierty? Oczywiście, 16. Nie. Cicho, bo tu patrzę. No będzie tych odwiertów więcej. Jest nie będzie, 6. Nie oszukuj. 6 odwiertów jest. Gdzie ty masz te odwierty 6? Tu i następne jeszcze, no w tym. No i 6 kolejnych. Ta, pitol, ja posłucham, no. Chciałbyś pitola? No. Jak mówię ci prawdę, Halina. No właśnie, taką prawdę. U ciebie są tylko... Pamiętaj, że są 3 prawdy. Prawda, tylko prawda i gówno prawda. U ciebie jest ta trzecia. Pamiętaj, ja mam zawsze deklarację i mówię prawdę. Nie w tą stronę tym wiertłem kręcić, żeby wysypać ten piach, ty. W drugą kręć. Zablokowało się to. Nie zablokowało się, w drugą kręć. Ty kręcisz jakbyś wiercił, a to masz kręcić jak masz opróżnić. W drugą stronę. No w drugą stronę tym wiertłem. A to się samo kręci. No to zepsułeś. O nie, samo się kręci, no. Teraz nie. Zapraszamy sobie do grupy ziemi i zabierz. Ale to musisz z wykopu tą ziemię zabrać. Wykręć się. Ty, dawaj wywrotkę. Kto tam ma wywrotkę wolną? No ja to kombinuję. Nic nie kombinuję, bo to trzeba tą ziemię na wywrotkę. Dobra, już podjeżdżam elektryczku. A kto pierwszy? Ej, czemu wy jesteście zawsze szybsi niż ja? Kurde, jak to jest możliwe? Bo ciebie cycki ciążą. O, większa grawitacja do ziemi, no dobra. O, podjeść Robert gdzieś tam. Pierwszy. Opróżniłeś elektryk? Opróżniłeś, dziadu, tak. Jeden. Nie będę na was czekał. O,
Ale dobra, i następnie zobaczymy, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Robert, co ty siedzisz tak cicho? Nie bój się nas. My nie gryziemy. Mogę się podłączyć. Już mi dzieci śpią, to też tak. Aha, to krzyczeć nie możesz, no dobra. No, to tak jeszcze. User in the channel timed out. Hasło, Badie poszedł. Badiego wyrzuciło. Internety mu ukradli. Ty, no a dopchnąłeś tą rurę do końca, czy nie? To mi samo działa, jak ma się to wyłączyć? Czemu to się samo nie wyłączy? Teraz nie mam w ogóle zielonego tego. Nie mam zielonej takiej... To drugą rurę kręć. Dobra. Badziorzka. Badziorzki nie ma. Ty, weź na wywrotkę tutaj, spróbuj wysypać to. Nie mogę się obkręcić, bo mi nasyp przeszkadza. Dobra, to stój, ja podjadę ten, czekaj. Jedź mi z tyłu. No właśnie, chcę tam wjechać. Czekaj, bo się zablokowałem tym dziadostwem. Podnieś do góry te ramię, czemu ty je opuszczasz? No i teraz się obkręć całkowicie. No i próbuj. A, nie idzie? Rozwala, co tu się dzieje? Nie mogę teraz się wysypać. Dobra, to jak się nie możesz, to syp gdziekolwiek. W takim razie to coś się zepsuło. Teraz narzekał na tą wiertnicę właśnie. Nie mogę wysypać, co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Kręć się na prawo, na lewo. A coś się tu zaraz urwie. Co się stało z Badim? Nie wiem. Nie ma go, ale chyba do niego zadzwonię. Będę wiedział, tak. Jebara. Chyba mu tajfuny przyszły jakieś. No możliwe, że tak jest. A telefonu też nie odbiera. Hulida, Hulida do mnie gada ty. Hulida do mnie gada, oto dziady jedno. Jak się tą koparką jeździ normalnie? Jaką koparką? Wiertnicą, bo... No musisz zmienić na tryb jazdy, bo teraz jesteś w trybie pracy. Bo mi tu kabina przeszkadzała, żeby się obkręcić. Ty, a cię wyrzuciło. No. A co ci urwało, internety czy co? Ale go nie ma. To dobra, będziesz się łączył jeszcze? No, dokończymy te rury i tyle, nie? No dobra, no to montuj się. Zrób reseta i się montuj, nie? Dobra, Wadzioszka ma jakiś problem niewiadomych przyczyn, nie wiadomo o co chodzi. No nic, no trudno.
No dobra, ale elektryk, dokończysz te rury dzisiaj czy nie? Znaczy nie wiem ile to ma tam wejść do środka, ile tych rur ma tam się zmieścić. A to tego, to no, masz 75% jest. A nie, jest pełno. A później trzeba będzie te zalać te rury, tak? Tak czy nie? Odwierty, co to dokonać w wskazanych miejscach na placu budowy, a to jeszcze czekaj, no ciekawe czy to tak będzie, czy to jeszcze będą jakieś odwierty z drugiej strony, może z drugiej strony. Robert, robiłeś już te zadanie? Nie, jeszcze. Aha, czyli dla ciebie to też jest coś nowego. No tak, tak, tak. No dobrze. Myślę, zobaczysz, żeby wiedzieć jak u siebie pracować, tak? Nie no. Dobra, pierwszy etap masz elektryk zakończony. Widzę. Ruła, bardzo ładnie. Ruła jest? Jest ruła, dobra. Idziesz Robert, ty do środka? No tak. A do takich segmentów są dwa tylko, czy jak to wygląda? No tutaj są dwa, ale w tym etapie jeszcze będzie jeden etap odwiertu, czyli prawdopodobnie jeszcze dwie takie będą. No bo tak, bo tu jest, czekaj, tu jest zamontowany jeden element, drugi element. Trzeba będzie to zalać betonem, te 25%. No i elegancko. Patrz, wiertnica, ta pompa rozłożona, czyli Robert jednak umie pracować. No i gitara, pasuje nam to. Naumiał się rozkładać wiertnicę. Ej, to nie wiertnicę, Jezu. Jak ona się nazywa? Co, pompa? A, pompa, no, pompa do betonu. Już jest koniec teraz, tak? Nie, no to musisz do końca i trzeba zalać ten. No, słuchajcie, ja jak siedziałem na budowie, to zawsze się modliłem, żeby tylko pompą zalewali, a nie dzwonem. A co, czemu nie lubiłeś, czy jak? No wiesz, to bo do takiego dzwonu wchodzi niecały metr. To no. Wiesz, ja musiałem razy pod samochód podjechać, żeby pozalewać. A bo jakby ktoś nie wiedział, to Robert jest dźwigowym. To mam wyjechać teraz, czy co? Nie, na razie, czekaj, ja to zaleję i teraz zobaczymy, czy to zadziała tak, jak powinno zadziałać. Ty, ale to mnie tutaj nie psuj. Beno, odsuń się, no kurde, z tym. Właśnie bym chciał. A to nie może się odwrócić. O, Buddy dołączył. Hasło. Wygasło. Buddy dołączył i... Tylko jeszcze muszę znaleźć wieszce, nie? Znaczy, wiesz co, Buddy, bo tak, my robimy teraz tak. Elektryk wiercił to w ziemię. Nie. Trzeba te dwie rury zalać i po prostu na dzisiaj będziemy chyba kończyć tę zabawę. Ewentualnie jeszcze może poza odcinkiem zrobimy jeden etap, czyli kolejne dwa odwierty. Albo nie wiem ile tam jest, to zaraz się okaże ile tam będzie, jak to się zaleje do końca. Ale myślę, że już na dzisiaj będziemy powoli kończyć ten odcinek. Żeby już tu się nie męczyć, bo to i tak mamy już dobrą ponad godzinę i nauka wiertnicy była dzisiaj bardzo fajna, nie? Każdy się może wypowiedzieć na ten temat. Ktoś ma ochotę? Nie, bo mi nie działa druga gąsienica. Działa. Ej, to ten, na numlokach ten możesz kierować sobie, wiesz o tym? Strzałkami. To było tak od razu, ty. Tylko jak od razu? Co ty nie wiedziałeś? Ja grałem dwa odcinki, pierwsza, potem już nie. Czemu nie mogę cię kurde znaleźć? Nie wiem. Czemu? O, mamy dwa te kolejne do zalania i tyle. Ale to moi drodzy, my co te dwa... Robert, idź do tego, do dźwigu. Będziesz tam elektrykowi podawał. Ale... Może byś chciał powiercić. Dobra, kończymy? Ale... Nie, nie, dobra, ja ci podam. No, tak moi drodzy, dzisiaj kończymy, zrobimy sobie te dwie rury, jeszcze dokończymy poza odcinkiem, a w kolejnym odcineczku będziemy kontynuować naszą budowę wiatraka i coś tam innego robić. No.
Więc z mojej strony ja wam życzę miłej niedzieli, miłego tygodnia. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, hej, hej. Halo. Bye, bye. No, cześć.